Ten pierwszy samochód, który otrzymałem od taty, żeby się przejechać, to był Trabant. Trabantów w naszej rodzinie przewinęło się około 11. Najróżniejszych, bo to było wszystko wtedy jeszcze Trabanty 601, ale trafiały się różne modele z szyberdachem, uchylne tylne szyby. Już to były bardziej takie, że tak powiem, doposażone. Najstarszy Trabant, jakiego tata posiadał, to był 73 rocznik. I tak została taka miłość, sentyment do tych Trabantów. Chciałem to zrobić dużo wcześniej. Nosiłem się z zamiarem, żeby odrestaurować takiego Trabanta, żeby mój tata nacieszył oczy. Niestety, no, nie udało się to, aczkolwiek i tak postanowiłem zrobić, kupić, zrobić, odrestaurować. Szukałem dokładnie tego samochodu, szukałem dosyć długo, nawet w Niemczech trafiały się perełki, a ten samochód pan sprzedawał, zmieniał miejsce zamieszkania, nie miał możliwości garażowania. Kupiłem go z zachodniopomorskiego i postanowiłem go ściągnąć do Radomia, poddać go renowacji. Ten samochód jest u mnie w posiadaniu od 2021 roku. I cała renowacja, wszystko trwało prawie 3 lata. On był w stanie opłakanym. Cały wygląd tego Trabanta zawdzięczam swojemu wspaniałemu koledze, Wojtkowi Targowskiemu, bo to jest wiele wkładu jego. To Wojtek pracował nad nim, Wojtek przez niego nie spał, bo zorganizowanie wszystkich części, zdobycia oryginalnych części, to graniczyło z cudem. Robiliśmy ją etapowo. Z mojej winy, bo mogliśmy postawić i to mogło się wcześniej zakończyć, ale ja już chciałem jeździć. I z tym moim kolegą właśnie, Wojtkiem, robiliśmy etapowo rzeczy najważniejsze, czyli rzeczy jezdne, hamulce, klocki, tarcze, sprzęgła, żebym mógł poruszać. Wtedy ja miałem też, i ja, i on, więcej czasu na znalezienie następnych nowych części. Zgromadziliśmy następny etap i znowu został stawiany, powiedzmy, od okresu września do marca. I tak cała renowacja trwała 3 lata, z małymi przerwami właśnie na moje przejażdżki. Trabant jest w tej chwili w 95% w oryginale, tak przez ocenę rzeczoznawcy. Stąd też dostał żółte tablice. No i teraz sprawia nam rodzinną jedną wielką przyjemność. To jeżeli był w opłakanym stanie, tak jak pan go kupił, to jak on wyglądał? Czy może pan opisać? Tak, progi. Jeżeli chodzi o progi. Wszystko wisiało w strzępach, nie było żadnego kawałka zdrowego metalu. Były tylko przecinki, takie gdzieniegdzie w progach. Wszystkie listwy, wszystko było przerdzewiałe, przeżółknięte. W tym modelu metalowa jest maska, bo cały samochód jest z tego duroplastu. Niemcy jak go robili, to jak prasowali, to nawet to były gazety, szmaty. Wszystko co się dało, to było sprasowane. Maska była w stanie rozpaczliwym. Oczywiście podwozia tak zwanej słynnej jaskółki w tym samochodzie, czyli głównej belki mocującej, nie było nic. Także i spawacz miał co robić, i lakiernik miał co robić. Oczywiście mechanik głównie. Jest mankament, który mnie się nie podoba, może zostanie naprawiony. Są to lusterka. Są to lusterka od Trabanta, ale nie od modelu 1.1, tylko od Trabanta 601. Model 1.1 miał lusterka zawsze przykręcane tu do drzwi. Dziś graniczy z cudem zdobycie takich lusterek. Można procentowo określić, ile tam było oryginalnych części? On w oryginalnych częściach był w 100%. Cały. Był cały oryginalny. Jedyną rzeczą nieoryginalną, która jest na tym samochodzie, to jest lakier. Dlaczego? Dlatego, że jest zrobiony lakier w metaliku. On miał tak zrobione tylko jedne drzwi. Cały był błękitny. Kolorystyka Trabantów z Niemiec, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, wychodziła olbrzymia. Aczkolwiek na nasz wschodni rynek, jak tak, że tak powiemy, czyli na Polskę, wszystko szło w tych szarościach, ponurych kolorach. Ja od kolegów z Niemiec dostałem całą, że tak powiem, gamę kolorystyczną. I on był dokładnie w takich kolorach, oczywiście niebiesko-biały, tak jest zostawiony, ale ten lakier był taki zwykły, szary, przykry mat. A postanowiłem go troszeczkę zrobić tak, żeby cieszył oko. Czy ciężko zdobyć części oryginalne do Trabanta? W tej chwili już bardzo ciężko. Nie miałem Facebooka, nie miałem nic. Ze względu na Trabanta założyłem to, żeby zdobywać właśnie informacje, doradztwa, gdzie ludzie kupują części i też wielokrotnie wymieniamy się częściami. Jeden ma lampy, drugi ma jakąś stacyjkę. Ja na przykład tylne lampy zdobyłem od kolegi, który potrzebował stacyjkę do Trabanta. Miałem dwie w oryginale w zamkniętym pudełku jeszcze właśnie po świętej pamięci moim tacie. I to na tej zasadzie.
na przykład w tych naszych trabantach, które jeździły po Polsce w latach 80., 90., nie było tej gałki zmiany biegów. Ona jest akurat nieoryginalna. To jest gałka, którą dostałem od wuja, bo trzymał ją 30 lat. Jest założona teraz na drążek zmiany biegów. Z tych części oryginalnych, które są, czy można określić, która była najtrudniej dostępna? Jest jedna malutka część przy silniku. Jest to zatyczka z korek, który zakrywa otwór w skrzyni biegów, gdzie przez ten otwór sondami, nie wiem czy ja dobrze powiem, sondami ustawiali zapłony w tym samochodzie. To było nie do zdobycia. Sprawiło mi najwięcej kłopotu, aczkolwiek udało się. I drugą rzeczą, która była problematyczna, to był zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego, bo jest do zdobycia naprawdę duża ilość, ale one są spękane, popękane. Ten udało się zdobyć też właśnie od kolegi, który był, że tak powiem, w stanie, można powiedzieć, idealny. Uszczelki na przykład szyb z Niemiec są oryginalne, dederowskie. Reflektory rozumiem, że są oryginalne. Oryginalne, tak. Halogeny też są oryginalne, niemieckie. Koła są oryginalne z tym, że były malowane. Zatyczki i płoskie jeszcze z fabryki IFA. Chodzi głównie o tą dużą środkową nakrętkę plastikową. Też jest w oryginale. Silnik pojemności 1100, 47 koni, były 43 konne również. Nie wiem czym się różniło, że raz wkładali takie, raz takie. Są trabanty, wyszło 100 trabantów, jest na to pełna dokumentacja w fabryce, które wkładali silniki 1.3. To były silniki, które były w Wartburgach. Silnik jest w oryginale, silnik nie był rozbierany, silnik nie był remontowany. Po prostu zachowuje się idealnie na trasie. Wiadomo, taka prędkość optymalna, gdzie fajnie się porusza, to jest 90, ale ten sobie radzi nawet 130 km na godzinę, gdzie robi olbrzymią furorę w tym momencie, wyprzedzając na przykład Mercedesa, bo tak się nam zdarzało. I nie miałem odwagi już pociągnąć dalej. Troszeczkę przy wyprzedzaniu tirów próbujemy zmienić pas, bo jednak jest on, no wadze 550 kg, także go troszeczkę rzuca. Ale nas przy spokojnej jeździe, mówię, 90 km, piękna, przyjemna jazda. Wycieraczki oryginalne, rozumiem? Tak, oryginalne. Pióra wycieraczek też? Też. Oryginalne, halogeny, światło przeciwmgielne i tu jest włącznik świateł mijania drogowych. I jest jeden mankament, którego nigdy nie było w trabantach, ale to jest na życzenie mojej wnuczki. Są to trąbki klaksony. Kiedyś byliśmy na zlocie, usłyszała, była ze mną, to jest 5-letnia dziewczynka, była ze mną, usłyszała, że tak samochód trąbił. Dziadziuś, my też moglibyśmy tak trąbić. I to jest na jej życzenie, jak jeździ ze mną. Zrobiona była cała tapicerka. Tapicerka nie jest w oryginale, wiadomo, bo jest tu wszystko przerobione, ale zaskoczyła mnie bardzo podsufitka. Jest przeszyta w kwadraty, w kostki. Jak ją zobaczyłem już po pracach, jak była gotowa, przyklejona, załamałem się. Ja twierdziłem, że nie ma czegoś takiego, że nic takiego nie występowało w takich trabantach. Okazuje się, że jednak tak. Wyszło 102 modele z fabryki z tak przeszytą podsufitką, oczywiście materiałową. I gdzie kolega tapicer, który wykonywał całe te prace, znalazł na to dokumentację i ja w białej karcie, w książce pojazdu, który był rejestrowany na zabytek, mam to umieszczone i jest to udokumentowane. Jest to moja bardzo cenna zabawka, może nie tyle pod względem finansowym, co pod względem właśnie wspomnień, przyjemności. I jest jeszcze drugi trabant, którego ja posiadam. To jest moje oczko w głowie, żeby nie wiem co z tym się stało. Ten model trabanta będzie zawsze towarzyszył mnie, jaki by nie był samochód. To jest model, który dostałem od świętej pamięci mojego przyjaciela Jacka. No niestety Jacka rok z nami nie ma. Jacek chciał mi zrobić prezent, żeby ze mną jeździł ten trabancik. Zrobił go w takiej samej kolorystyce, nawet wewnątrz, tak jak wygląda oryginał. Miał być jeszcze matowiony, polakierowany, żeby pięknie się błyszczał, tak jak oryginalny. Niestety nie zdążył tego zrobić mój przyjaciel i tak zostaje bez naruszenia. Z Jacka ręki wyszedł
i tak zostanie. Jeździ ze mną wszędzie na każde zloty po całej Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszy się to auto, kiedy pan jeździ na zloty po Polsce? Bardzo dużym zainteresowaniem. Przeważnie na takich zlotach ogólnych, gdzie przyjeżdżają wszelkie marki samochodów zabytkowych, trafia się dwa, maksymalnie do trzech Trabantów. Gdy jeździmy na zloty typowo trabantowe, bo są takie zloty, aczkolwiek bardzo żałujemy, bo jest ich chyba tylko trzy w Polsce, no to jest gama przeolbrzymia. Trafiają się naprawdę perełki niesamowite. No i tu już jest tak jak w samochodzie z PRL-u. Wszystko skacze, puka. Nie byłoby tego uroku. Tak. No i nie wiem, czy będzie słychać, możemy zademonstrować właśnie te trąbki, które widzieliśmy pod maską. Przyjemność dla mojej wnuczki, brzmią one mniej więcej tak. Jak w amerykańskich samochodach. Tak. Nawet zdarzają się sytuacje, że przy wyprzedzaniu, no niestety, o teraz będzie mój gest ręki, bo kolega jechał szybko nowym samochodem, ja niestety nie nadążę, ale nikt się na nas nie denerwuje. Ludzie są bardzo wyrozumiali. Ten samochód na drodze wzbudza zainteresowanie, jest dużo ludzi, którzy się uśmiechają. Oczywiście są to pozytywne uśmiechy, machają, kiwają, wręcz proszą o zdjęcia. Nagrywają w trakcie jazdy. Jest to naprawdę olbrzymia przyjemność z poruszania się tym samochodem. Teraz szykujemy się na zlot do Zwickau, tam gdzie produkowali Trabanty. Czy jadąc na ten zlot, no ma pan jakieś oczekiwania? To jest główna moja myśl, żeby właśnie złapać kontakt, żeby wymienić się doświadczeniami ludzi. Są doświadczeni bardziej niż ja oczywiście. Co może podpowiedzą? Co trzeba byłoby jeszcze zrobić? Gdzie dokupić? Gdzie zamienić? Żeby go jak najbardziej zatrzymać w oryginale. Mhm.